16 września wspominamy błogosławionego Ignacego Cassanova z Peyrjamont, prezbitera i męczennika. Ignacy urodził się 15 czerwca 1893 roku w Igualada na południu Katalonii w Hiszpanii w bogatej i pobożnej rodzinie rolniczej. Jego ojciec zmarł, gdy miał 7 lat. Ignacy miał jeszcze starszego brata, który później również został kapłanem w zakonie księży Piarów. Jego matka zadbała starannie o ich wykształcenie i wychowanie religijne. Od dzieciństwa Ignacy związany był z zakonem księży Piarów. Wstąpił do tego zakonu już w wieku 16 lat. Po ukończeniu studiów i formacji zakonnej przyjął święcenie kapłańskie w wieku 23 lat. Następnie przez 20 lat pracował w kilku szkołach prowadzonych przez zakon. Był bardzo utalentowanym i cenionym nauczycielem. Jego pasją była muzyka i precyzyjne prace manualne. Był wzorowym zakonnikiem i najlepiej jak tylko potrafił realizował swoje powołanie nauczyciela i wychowawcy. Zawsze był uprzejmy i wyrozumiały dla innych. Wśród rozlicznych obowiązków znajdował też czas na modlitwę. Gdy tylko mógł, odwiedzał swoją matkę, z którą był bardzo związany i pomagał jej w prowadzeniu dużego gospodarstwa rolnego. Wakacje w 1936 roku Ignacy jak zawsze spędzał ze swoją mamą na wsi. Praca w gospodarstwie dawała mu odpoczynek. Niepokoiły go jednak narastające prześladowania kościoła. Widział, że najpierw palono obrazy, krzyże i inne przedmioty kultu religijnego, później całe kościoły. Mimo, że mieszkał na uboczu, wiedział, że nie jest bezpieczny, gdyż był bardzo znany w tej miejscowości. Życzliwi ludzie proponowali mu przeprowadzenie się do bezpieczniejszego miejsca, lecz on nie zgodził się. Chciał pozostać z matką i mówił: stanie się tylko to, na co Bóg pozwoli. Ignacy jednocześnie był ostrożny, unikał spotkań z ludźmi. 15 sierpnia odprawił mszę świętą w domowej kaplicy w 20. rocznicę swoich święceń kapłańskich. Nie wiedział, że to będzie jego ostatnia msza święta. Tego dnia przyszli milicjanci, aby go aresztować. Ukrył się i widział, jak z bólem milicjanci palili wyposażenie jego domowej kaplicy. Od tego czasu już nie odprawiał mszy świętej, odmawiał już tylko modlitwy brewiarzowej i różaniec. 16 września w południe modlił się w swoim pokoju, gdy usłyszał pukanie do drzwi. Otworzył je, trzymając brewiarz w ręce. Byli to milicjanci, którzy przyszli go aresztować. Żegnając się z płaczącą matką, powtórzył kilka razy: stanie się tylko to, na co Bóg pozwoli. Eskortowało go 9 mężczyzn. Wszyscy odeszli niespełna kilometr od domu, gdy kazano mu się zatrzymać. Jeden z oprawców, kpiąc, powiedział, że zostało mu już tylko kilka minut i polecił, by się modlił. Ksiądz Ignacy uklęknął i rozpoczął modlitwę Ojcze Nasz, której nie skończył, gdyż przerwały ją strzały, które usłyszeli ludzie z okolicznych domów, również jego matka. Zginął 16 września 1936 roku tylko dlatego, że był kapłanem katolickim, z rąk tych, którzy prześladowali kościół w Hiszpanii. Miał 43 lata. Został beatyfikowany 1 października 1995 roku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Ignacego, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.